Na Półwyspie Morza Kowieńskiego rozpoczęto budowę klasztoru Kamedułów w Pożajściu w XVII wieku. Miejsce na klasztor wybrał i sfinansował budowę kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego Krzysztof Zygmunt Pac. Już wówczas niecichły plotki o tym, za jakie grzechy bogaty fundator rozpoczął w środku lasu budowę bogatego klasztoru. Ciekawi miejscowi obliczyli, że klasztor przeznaczony dla wąskiego kręgu wierzących kosztował aż 8 milionów złotych. Jedni rozważali, czy Pac chce odkupić winę za zgwałcenie dziewczyny, inni, że próbuje przepędzić diabły, które upodobały górę w Pożajściu. Sam pomysłodawca klasztoru skierował całą uwagę na poszukiwanie specjalistów. Włoscy architekci Giovanni Frediani, Carlo i Pietro Puttini tworzyli kompozycję klasztoru na podstawie herbu Kamedułów. Dwa gołębie pijące z jednego kielicha. Gołębie zostały zastąpione przez ogrody, a kielich środkową część terenów wraz z aleją. Wśród wszystkich budowli klasztornych swoją wielkością i architekturą wyróżniał się kościół. Do namalowania fresków i wykonania stiuków zaproszono znów mistrzów z Włoch. W środku domu modlitwy znajduje się prawie setka malowideł wykonanych techniką fresku. Kościół wyróżnia się również ilością wykorzystanego marmuru do zdobień. Ściany oraz podłogę wyłożono marmurem czerwonym i czarnym. Dzięki pośrednictwu polskich zakonników marmur był transportowany do Pożajścia z kamieniołomu w Krakowie drogą wodną. Wraz z kościołem zbudowano dwa budynki klasztorne. W północnym urządzono mały i duży refektarz, gdzie zakonnicy zbierali się na obiad. W tym samym budynku urządzono również kuchnię. W południowym urządzono cele zakonne. W części pomieszczeń założono szpital i aptekę. Oddzielne pomieszczenie przeznaczono na karcer. Pac planował, że w klasztorze zamieszka około 12 zakonników. Do dziś zachowały się trzy domki przeznaczone dla zakonników pustelników, eremitów. W każdym znajdowały się cztery pokoje do spania, pracy, modlitwy i studiów. Mur dzielił eremitorium na dwie części. W jednej części znajdował się nowicjat, gdzie mieszkali nowicjusze, w drugiej części silencjum, która była przestrzenią spokoju dla pustelników, zakonników. W klasztorze mieszkający Kameduli żyli według srogiego i ascetycznego porządku. Dużo czasu spędzali w samotności i ciszy. Równowagę duchową podtrzymywano codzienną pracą fizyczną. Zakonnicy trudzili się w ogrodach otoczonych wysokim płotem z drewnianych belek. Na podwórzu gospodarczym mieli urządzone stajnie i wozownie. W południowej oficynie wykonywano prace kowalskie, a w północnej oficynie działał młyn. Na terenie wokół kościoła naprzeciwko oficyn hodowano raki w studniach. Karmiono i dbano o nie, a potem dostarczano na stół obiadowy. Wodę czerpano w studni eremitorium. Najwięcej wody potrzebowano w pralni. W niej była urządzona również fryzjernia. Oddzielne pomieszczenia służyły do kręcenia miodu i produkcji nalewki. Chociaż sami nie tylko nie nadużywali napojów, ale również nie jedli mięsa, przybyłym gościom ich nie żałowali. Podróżujący wierzący zatrzymywali się w domu gościnnym. Tutaj w sali fundatorów obwieszonej cennymi obrazami organizowano uroczyste uczty również dla bogatych sponsorów kościoła. Obok pokojów administrator miał również wartownika pilnującego święte wrota. Zakonnicy szczególnie chronili swoją prywatność i mieli nawet kilka bram. Pierwsza oznaczała granicę przestrzeni sakralnej, druga – wielkie wrota zdobione posągami bardziej intensywnej przestrzeni sakralnej, a trzecie – święte wrota – otwierały się na samą świątynię. Początek zespołu klasztornego oznaczały dwa słupy drogowe z czerwonego marmuru. Cały teren otaczało wysokie na 2,5 metra ogrodzenie. Miejscowi, nie widząc, co się dzieje, zaczęli mówić, że siedzący za wysokim ogrodzeniem sami zakonnicy mogą jedynie na świat popatrzeć, jeżeli wejdą na wieżę dzwonnicy. Wysokość dzwonnicy wynosiła 11 metrów, a po wejściu na górę był urządzony nawet balkonik. Gdy tylko założyciel klasztoru Krzysztof Zygmunt Pac przyjeżdżał, był zawsze spotykany z szacunkiem.
krypcie kościoła w Pożajściu została pochowana jego rodzina. W Pożajściu Kameduli przebywali do 1831 roku. Po powstaniu zakonnicy zostali zesłani, majątek przekazano ortodoksom, później w nim zamieszkały siostry z konwentu świętego Kazimierza. Po II wojnie światowej działał tutaj dom opieki i szpital. Po odzyskaniu niepodległości klasztor zwrócono siostrom z konwentu świętego Kazimierza.